Kościół prześladowany. Korea Północna. Przedmiotem naszych refleksji w tym programie będzie los Kościoła prześladowanego w Korei Północnej. Oficjalna nazwa tego kraju brzmi Koreańska Demokratyczna Republika Ludowa. W rzeczywistości Korea Północna jest zaprzeczeniem jakiejkolwiek demokracji. Jej obywatele są poddani brutalnemu zniewoleniu przez komunistyczną dyktaturę Kim Jong-ila. Kim i jego władze nie cofają się przed niczym, by wykorzenić wszelkie idee inne niż ślepe uwielbienie dla samego dyktatora. Zastosowano wszelkie możliwe środki, aby wyeliminować jakiekolwiek wpływy chrześcijan. Jest to również kraj, który uporczywie rozwija technologię broni masowej zagłady. Korea Północna liczy około 21 milionów mieszkańców. Nie jest znana liczba wierzących chrześcijan, szacuje się tylko, że protestantów jest około 10 tysięcy, a katolików 4 tysiące. Chrześcijanie pragnący zebrać się razem na modlitwę czy nabożeństwo w swoich domowych kościołach podejmują prawdziwe ryzyko utraty życia. Aczkolwiek istnieje oficjalny kościół katolicki w Pchenjanie, jednak w gruncie rzeczy spełnia on tylko rolę narzędzia reżimowej propagandy. Mieszkańcy Korei Północnej są pozbawieni wolności religijnej i cała społeczność katolicka w tym kraju musi się obywać bez duszpasterskiej opieki kapłana. Chrześcijanie, którzy ośmielają się ewangelizować albo tylko dzielić się swoją wiarą z innymi, ryzykują surowe kary, łącznie z uwięzieniem i stałym nadzorem, bez procesu sądowego. Grożą im również straszne tortury, czasem kończące się egzekucją. W dyskusji na temat straszliwej sytuacji Kościoła w Korei Północnej wezmą udział moi znakomici goście. Miło mi przedstawić najpierw cieszącego się dużym autorytetem katolickiego eksperta w dziedzinie prawa, blisko współpracującego z kampanią jubileuszową, pana Tarika Radwana. Towarzyszy mu pani Susan Scholte, prezes Fundacji Forum Obrony. Chciałbym najpierw zwrócić się do pani Scholte z pytaniem dotyczącym tego kraju za kratami. Jaka jest ogólna sytuacja w dziedzinie praw człowieka w Korei Północnej? Według mojej opinii, a pracuję z północno-koreańskimi uchodźcami i azylantami od roku 1996, jest to najbardziej represyjny reżim we współczesnej historii i nie jest to tylko mój pogląd. Profesor Rammel napisał kilka lat temu książkę zatytułowaną Śmierć na zlecenie rządu, w której dokonał przeglądu reżimów totalitarnych. Napisał w niej: w czasach współczesnych w żadnym innym państwie kontrola jednej partii nie była tak wszechobejmująca jak w Korei Północnej. To straszny kraj, gdzie ludzi zamyka się w więzieniu za takie zbrodnie jak słuchanie zagranicznych radiostacji, zdradzanie jakichkolwiek oznak wiary, swobodne wyrażanie własnych uczuć lub własnych myśli. Za to idzie się do więzienia i nie tylko bezpośredni oskarżeni są skazywani, ale w obozach dla więźniów politycznych zamykani są ich krewni do trzeciego pokolenia. Te obozy dla więźniów politycznych są w istocie obozami śmierci, gdzie w straszliwych warunkach skazani poddawani są skrajnie wyniszczającej eksploatacji. Szacuje się, że od czasu powstania tych obozów życie straciło w nich około 2 milionów ludzi. Dziś przebywa w nich w przybliżeniu 200 tysięcy ludzi. Nieco szerzej o warunkach życia w tych obozach porozmawiamy później. Teraz proponowałbym nieco historii. To chyba w roku 1948 rozpoczęła swoje rządy dynastia Kim Jong-ila, a w 1962 ogłosił on, że w jego kraju chrześcijaństwo przestało istnieć. Dokładnie tak. Kiedy coraz bardziej angażowałam się w sprawy pomocy ludziom uciekającym z Korei Północnej, z największym zdumieniem odkryłam, że po II wojnie światowej religia chrześcijańska była tam tak żywa, że Pchenjan nazywa drugą Jerozolimą lub też Jerozolimą Wschodu. W Pchenjanie mieszkało ponad 500 000 katolików, 200 tysięcy protestantów. Byli tam katoliccy księża oraz duchowni protestanccy. Społeczność chrześcijańska w Pchenjanie była bardzo aktywna, a kościoły były rozrzucone po całej Korei Północnej. I to wszystko uległo zagładzie. Totalnej. Kiedy Kim Jong-il doszedł do władzy, przyznał sobie status Boga. Przepraszam, to jego ojciec Kim Il-sen zdobył władzę i ustanowił się Bogiem. Jego syn Kim Jong-il wprowadził własną wersję Świętej Trójcy, rodzaj profanacji chrześcijańskiej prawdy wiary. Tak więc Kim Il-sen byłby Bogiem Ojcem, Kim Jong-il synem, a ich autokratyczna ideologia byłaby Duchem Świętym. Ponieważ Kim Il-sen ustanowił się Bogiem, każdy, kto wyznawał jakąkolwiek
jakąkolwiek inną wiarę, stawał się wywrotowcem. Nic więc dziwnego, że rozpętał kampanię likwidacji wszystkiego, co chrześcijańskie. Po pierwsze, poddał eksterminacji księży katolickich i duchownych protestanckich. Po prostu ich rozstrzelano. Kolejnym krokiem była selekcja bardziej aktywnych wiernych. Północno-koreańscy żołnierze otaczali całe ich grupy i wyprowadziwszy na mosty, strącali w miejscach nie dających szans przeżycia. Zdarzały się przypadki zamykania takich grup w tunelach i zabijania ich przy użyciu dynamitu. Często w takich sytuacjach winę zrzucano później na amerykańskich żołnierzy. Trzeci sposób polegał na zainicjowaniu tak zwanej akcji Czarnej Księgi. Albowiem po zlikwidowaniu księży i pastorów, po usunięciu bardziej zaangażowanych wiernych, trzeba było znaleźć sposób na innych, mniej rzucających się w oczy chrześcijan. Więc zaczęła się akcja Czarnej Księgi. Ludziom oferowano atrakcyjne nagrody pieniężne za oddawanie Czarnej Księgi, czyli Pisma Świętego. I ludzie, cierpiący niejednokrotnie głód i wielki niedostatek, bo był to czas wojny w Korei, przynosili swoje egzemplarze Pisma Świętego. A wszystko skończyło się obozami dla więźniów politycznych. Pewna kobieta opowiedziała nam bardzo znamienną historię ze swego dzieciństwa. Działo się to właśnie w tamtym czasie. Na jednej z lekcji nauczyciel powiedział: dzisiaj nie będzie zwykłego zadania domowego. Tym razem będzie to zadanie bardzo specjalne. Musicie poczekać, aż wasi rodzice pójdą spać. Wtedy wejdźcie do ich pokoju. Ale przy tym zadaniu trzeba zachować pełną tajemnicę i zobaczcie, czy oni nie mają czarnej księgi. Jeśli mają, przynieście ją jutro do szkoły. Dostaniecie za to wspaniałą nagrodę. Opowiadająca tę historię kobieta wspomina, jak czekała cierpliwie, aż rodzice pójdą spać, jak weszła do ich sypialni i poruszając się ostrożnie, odnalazła tę czarną księgę. Wzięła ją więc do szkoły następnego dnia. Nauczyciel miał dla niej same pochwały, dostała też piękny czerwony szal. Oczywiście potem pobiegła do domu, aby powiedzieć rodzicom, jaka była szczęśliwa, że spotkało ją tyle pochwał w szkole i że zrobiła taką wspaniałą rzecz, ale jej rodziców już nie było. Nigdy więcej ich nie zobaczyła. Tak to Kim Il-sen rugował kościół chrześcijański z północno-koreańskiej ziemi. Teraz kilka słów do pana Tarika Radwana. Miał pan oczywiście dostęp do niektórych z tych informacji, jakie przekazywała nam pani Scholte. Jak w ogóle można zdobyć tego rodzaju informacje? Najpierw poprzez kontakt z uchodźcami i osobami starającymi się o azyl, więc tymi, którzy mieli odwagę po prostu uciec ze swojego kraju, co jest traktowane jako zbrodnia. Na uciekinierów czeka 3-letni wyrok więzienia, a czasem egzekucja. To wstrząsające. Czy amerykańscy obywatele, a także kongresmeni mogą przyjść z pomocą kościołom Północnej Korei? Tak, ogólnie rzecz biorąc, poprzez podnoszenie kwestii praw człowieka w Korei Północnej, a w przypadku uchodźców poprzez zobowiązanie Chin do nieodsyłania ich z powrotem. Jedną z osób, z którymi rozmawialiśmy na te tematy, jest senator Sam Brownback z Teksasu. Należy on do grupy senatorów występujących w obronie chrześcijan w Północnej Korei. Oto co nam powiedział. W ciągu ostatnich 5 lat w Północnej Korei umarło z głodu od 1 do 2 milionów ludzi. Mamy do czynienia z niesprawnym państwem. Nie może ono wyżywić własnej ludności. Światowa społeczność, wysyłając pomoc żywnościową, utrzymuje 1/3 całej populacji Korei Północnej. Niewiarygodna izolacja tego kraju skłania ludzi do ucieczki. Setki tysięcy uciekło do Chin. Ocenia się, że od 100 do 300 tysięcy Koreańczyków z północy mieszka w Chinach bez obywatelstwa, w ciągłym strachu przed ekstradycją. Odsyłanych do macierzystego kraju czekają procesy karne, z wyrokami śmierci włącznie. Zakres religijnych prześladowań jest wręcz niewiarygodny. Za sam fakt bycia chrześcijaninem można ponieść śmierć. Spotkałem niedawno młodego człowieka, który zdołał wydostać się z Korei Północnej. Zdobycie jakichkolwiek zrobionych tam zdjęć jest praktycznie niemożliwe, ale ten człowiek narysował niektóre ze scen, jakie oglądał, i są to obrazy w swej wymowie przerażające, choć niekoniecznie najsprawniejsze artystycznie. Na przykład rysunek kobiety przygotowującej ostatni posiłek dla swojej rodziny. Do każdej miseczki z jedzeniem wlewa ona truciznę, ponieważ skończyła się żywność. I ona, pragnąc uniknąć widoku, jak jej bliscy umierają z głodu, sama ich zabija.
Albo rysunek kobiety, która pomimo błagań dzieci próbujących ją powstrzymać, skacze z mostu, nie chcąc oglądać głodowej śmierci swoich pociech. Woli odebrać sobie życie, niż przeżywać takie widoki. Albo rysunek dzieci zjadających szczury, bo nic innego nie zdołały upolować. Rysunek ludzi zabitych prądem wysokiego napięcia przy próbie wejścia na teren sadu z owocującymi jabłoniami. Krańcowo wygłodzeni nie docenili ryzyka. Te rysunki to wstrząsający dramat ludzkiego życia w nieludzkich warunkach. Mówił senator Sam Brownback. Do sytuacji kościoła w Korei Północnej powrócimy w części drugiej. Opracowanie wersji polskiej i udźwiękowienie Fundacja Lux Veritatis we Wrocławiu. Tłumaczył i czytał Roman Baczyński. Kościół prześladowany. Korea Północna, część druga. Welcome back to the Suffering Church. Oglądają Państwo program poświęcony Kościołowi prześladowanemu. Dziś mówimy o losie chrześcijan w Korei Północnej. Przypomnę, że naszymi gośćmi są katoliccy obrońcy praw człowieka Tariq Radwan i Susan Scholte, kierująca Fundacją Forum Obrony. Chciałbym najpierw prosić o wypowiedź pana Radwana. Sunok Yi była jedną z tych osób, które odważyły się szerzej opowiedzieć o swoich bolesnych doświadczeniach doznanych w Korei Północnej. Rozumiem też, że ona pisała o tych sprawach, natomiast inni jej historię zilustrowali. Czy mógłby pan nam o niej szerzej opowiedzieć? Oczywiście byłem naprawdę oszołomiony, kiedy zacząłem czytać jej opisy. Jej świadectwo można odnaleźć w internecie, łącznie z ilustracjami. Warto zauważyć, że tytuł książki, którą napisała Sunok Yi, Oczy zwierząt bezogonowych, ma nam uprzytomnić fakt, że ci, którzy znaleźli się w tamtejszych obozach koncentracyjnych, tracą status ludzkich istot. Zaczynają różnić się od zwierząt tylko brakiem ogona. Ona została uwięziona, można by powiedzieć, przez nieporozumienie. Była lojalnym członkiem partii, ale na skutek fałszywego oskarżenia znalazła się w jednym z takich obozów. Wtedy na horror obozów spojrzała innym wzrokiem. Tym, co zwróciło moją szczególną uwagę, było jej zaskoczenie. Nie mogła zrozumieć, dlaczego ci, którzy wierzą w niebo, podlegają jeszcze dotkliwszym szykanom niż wszyscy pozostali. A wprost szokowało ją to, że ci ludzie pod wpływem tak surowych prześladowań nie wyrzekają się swojej wiary. Jak w tym przypadku, który przywołuje w swojej książce, gdy 8 więźniów poddano śmiertelnej torturze polewania roztopionym żelazem. Historia z roztopionym żelazem, przy użyciu którego torturowano chrześcijan, głęboko poruszyła senatora Sama Brownbacka, którego słuchaliśmy w pierwszej części tego programu. Słyszał o tej sprawie, ponieważ Sunok Yi poświadczyła ją na forum senackiej komisji, tak więc kongresmeni mogli z pierwszej ręki uzyskać wiadomości na temat sytuacji w Korei Północnej. Pani Susan, była pani jedną z tych osób, które wytrwale działały na rzecz utworzenia takiej komisji, a zarazem zna pani Sunok Yi. Czy to, o czym ona mówi, jest typowe? Tak, znam ją bardzo dobrze. Współpracowałam z nią kilka lat, mogę więc stwierdzić, że okropności w obozach dla więźniów politycznych, o których ona opowiada, są typowe. Słyszymy o nich ciągle. Powodem, dla którego ja stałam się tak zaangażowana, jest moja chrześcijańska wiara i świadomość, że w Korei Północnej nie ma już prawie żadnej wiary. Między innymi ten motyw skłonił mnie do takiego zaangażowania i ciągle znajdowałam potwierdzenie, że moja aktywność jest niezbędna. Wszyscy ocaleni z obozów dla więźniów politycznych, których spotkałam, stawali się żarliwymi chrześcijanami, zobaczywszy na własne oczy takie okrucieństwa oraz ludzi gotowych umrzeć za wiarę. Czyż to nie Tertulian powiedział kiedyś, że krew męczenników to zasiew Kościoła i być może właśnie tę prawdę dziś obserwujemy? Niewątpliwie tak, a Kościół jest pełen życia. To jest krzyż wykonany przez uchodźców z Korei Północnej ukrywających się w Chinach. Chcę go panu ofiarować za wszystko, co zrobił pan dla chrześcijan prześladowanych w różnych stronach świata.
Dziękuję pani bardzo serdecznie. To bardzo cenny dla mnie prezent. Zawsze, kiedy na niego spojrzę, pomyślę o cierpieniu chrześcijan w Korei Północnej. Oni dziś niosą swój krzyż. Czyż nie jest tak, że my na Zachodzie nasze przywileje i nasze prawa uważamy za coś najzwyklejszego? I może zbyt często rezygnujemy z mówienia pełnym głosem o losie chrześcijan w Korei Północnej? W dalszej części programu porozmawiamy o tym, jak można byłoby pomóc naszym braciom i siostrom w tych krajach, w których doznają oni tak ogromnych cierpień. Teraz posłuchajmy pani Niny Shia z Domu Wolności. Działa ona w Katolickim Ruchu Obrony Praw Człowieka. Oto kilka jej refleksji na temat dzisiejszej sytuacji w Korei Północnej. W Korei Północnej nie ma kwestii mniejszości religijnych. Po prostu nie istnieje religia. Nie ma miejsca na wyrażanie religijnych uczuć. Jest parę rządowych budynków kościelnych. Ale na przykład katolicy nie mają prawa mieć księdza, tak więc nie ma żadnych mszy niedzielnych, żadnych sakramentów. Także w przypadku innych chrześcijan można stanowczo stwierdzić, że jedynie wtedy, kiedy pojawią się tam zagraniczne media, otwierane są tamtejsze kościoły. Tak zwane kościoły, bo są tylko na pokaz. To takie patiomkinowskie wioski dla potrzeb międzynarodowych środków przekazu. Bo prawdziwe publiczne wyrażanie swoich uczuć religijnych jest niedozwolone. Wszyscy przyłapani na posiadaniu chrześcijańskiej literatury, czy też próbujący się modlić, zwłaszcza we wspólnocie z innymi, podlegają bardzo surowemu traktowaniu. To jest naprawdę straszne. Oczywiście mieliśmy informacje o tym, że zamykano ich w obozach pracy o zaostrzonym rygorze. Ponadto jednak docierają do nas raporty od tych, którzy przeżyli, że wewnątrz samych tych obozów chrześcijanie stanowią grupę traktowaną najgorzej, że poddawani są torturom prowadzącym do śmierci. Nigdy nie zapomnę opowieści jednego z uciekinierów, który widział chrześcijan zabijanych roztopionym metalem. Lano im go na głowy, gdy śpiewali religijne pieśni. To wprost niewiarygodne, z jakim okrucieństwem i determinacją dyktator Korei Północnej dławi życie religijne. Pani Nina Shia z Domu Wolności mówiła o położeniu chrześcijan w Korei Północnej. Nie tylko o dramacie fałszywego kościoła ustanowionego przez władzę, ale także o przeciwnościach, jakie grożą wiernym, pragnącym wielbić Boga zgodnie z własnym sumieniem. Pani Susan, ta sytuacja jest pani w dużym stopniu znana. Jaki jest los katolików w Korei Północnej? W istocie nie ma tu żadnej wolności religijnej. Owszem, w 1972 roku rząd zadekretował istnienie kościoła katolickiego i kościoła protestanckiego w Fenianie, ale w świątyniach na Wielkanoc nie było żadnych nabożeństw. I kiedy odwiedzano te kościoły w sposób niezapowiedziany, modlitewniki i ławy pokryte były grubym kurzem. A przecież wiemy, że wszyscy protestanci i katolicy przynajmniej w niedzielę wielkanocną chodzą do kościoła, więc możemy tu mówić o zwykłym oszustwie. Ale kościół się rozrasta, między innymi dlatego, że na skutek głodu wielu ludzi uciekło do Chin. A ponieważ Chińczycy stosują wobec tych uchodźców surową politykę, przychodzą im z pomocą grupy, które należą do społeczności wierzących. W ten sposób kościół się rozszerza. Ostatnio wydarzyła się pewna znamienna historia. Mężczyzna o nazwisku Park, który przedostał się przez granicę, usłyszał w Chinach audycję radiową z udziałem południowo-koreańskiego kaznodziei. Mówił on o uzdrawiającej mocy Boga. Z czasem stał się wiernym słuchaczem tego programu, mówiąc bezwiednie na końcu amen. Kilka miesięcy wcześniej u tego człowieka stwierdzono gruźlicę i powiedziano mu, że wkrótce umrze. Po powrocie do Korei Północnej poszedł do swojego lekarza, chcąc się upewnić, co się z nim stanie. A lekarz powiedział, jesteś zupełnie zdrów, nie rozumiem tego. Do tego czasu miałeś już nie żyć. Przyszedł mu wtedy na myśl tamten radiowy program. Uznał, że to Pan Bóg go uzdrowił. Nie miał z kim się podzielić tą myślą. Poszedł do swojej matki i opowiedział jej całą historię o tym, jak uwierzył w Boga i jak poznał Jezusa Chrystusa. A matka powiedziała mu, synu, tak się bałam, że doniesiesz na mnie, gdybym się z tobą podzieliła moją wiarą. I po prostu padła na kolana mówiąc, przebacz mi, że nigdy nie podzieliłam się z tobą moją wiarą. Była więc potajemnie osobą wierzącą, ale bała się o tym powiedzieć własnemu synowi.
Tak, my wszyscy mamy swoje prawa i swoją wolność, nie musimy się bać. Co my na Zachodzie możemy pańskim zdaniem zrobić na rzecz tych ludzi, o których mówiła Susan, zdanych na taki los, na takie cierpienie? Musimy absolutnie stawać w ich obronie. Musimy z ich losem zapoznawać naszych kongresmenów i parlamentarzystów. Musimy wywierać nacisk na władze chińskie, by nie przeprowadzały repatriacji tych ludzi, narażając ich na ciągłe prześladowania. I musimy pozostawać we wspólnocie ze świętymi, którzy odeszli przed nami, tymi wielkimi świętymi z Korei Północnej, którzy, jak mówi objawienie, przed tronem Boga Wszechmogącego powtarzają: o Panie, jak długo jeszcze będzie się tak przelewać nasza krew? Odpowiedzmy na to pytanie poprzez wspólną z nimi modlitwę i czyniąc wszystko, co w naszej mocy. A jakie praktyczne rzeczy można zrobić? Czy widzowie mają po naszym programie wziąć pióro do ręki i napisać do kongresmena, senatora, parlamentarzysty? O tak, powiedziałbym najpierw, że informacja to wielka siła. Na zakończenie tego programu chcielibyśmy wspomnieć o różnych stronach internetowych i źródłach informacji, do których można dotrzeć. Ale poza tym powiedziałbym tak, bądźmy aktywni. Pamiętajmy o tej ewangelicznej scenie, gdy kilka bochenków przyniesionych Panu nakarmiło 5000 ludzi. Nie sądźcie, że to, co możecie zrobić, nie ma znaczenia. Może tym drobiazgiem pożywi się 5000. Zawsze będę pamiętał słowa wybitnego Irlandczyka Edmunda Burke'a, który został wybrany do brytyjskiego parlamentu. Powiedział, że po to, aby zło zatriumfowało, potrzebne jest tylko jedno, aby każdy dobry człowiek nic nie zrobił. Dlatego my wszyscy, dobrzy mężczyźni i dobre kobiety, podejmując wyzwanie naszego czasu, powinniśmy wyjąć pióra i zacząć pisać listy, telefonować do kongresmenów i senatorów, wysyłać listy elektroniczne, aby ludziom przestał być obojętny los cierpiącego Kościoła. My jako chrześcijanie wierzymy w życie wieczne. Każda relacja na temat tego, co spotyka chrześcijan w tych obozach, wspomina o tym, że nie mają oni prawa mieć wzrokowego kontaktu z prześladowcami. Muszą zawsze patrzeć się w ziemię. Ale my będziemy mieli całą wieczność na to, byśmy mogli z tymi świętymi patrzeć sobie w oczy. I szczerze mówiąc, nie chciałbym spędzić całej wieczności unikając ich spojrzenia. Dlatego zróbmy wszystko, co w naszej mocy. Bardzo panu dziękuję. Nasz program dobiegł końca. Zanim się znowu spotkamy, chcę podziękować naszym ekspertom, panu Tarikowi Radwanowi i pani Susan Scholte, a także naszym drogim widzom. Opracowanie wersji polskiej i udźwiękowienie Fundacja Lux Veritatis we Wrocławiu. Tekst polski Roman Baczyński. Czytali Irena Rybicka i Roman Baczyński. Kościół prześladowany. Korea Północna. Przedmiotem naszych refleksji w tym programie będzie los Kościoła prześladowanego w Korei Północnej. Oficjalna nazwa tego kraju brzmi Koreańska Demokratyczna Republika Ludowa. W rzeczywistości Korea Północna jest zaprzeczeniem jakiejkolwiek demokracji. Jej obronia on tylko rolę narzędzia reżimowej propagandy. Mieszkańcy Korei Północnej są pozbawieni wolności religijnej i cała społeczność katolicka w tym kraju musi się obywać bez duszpasterskiej opieki kapłana. Chrześcijanie, którzy ośmielają się ewangelizować albo tylko dzielić się swoją wiarą z innymi, ryzykują surowe kary, łącznie z uwięzieniem i stałym nadzorem, bez procesu sądowego. Grożą im również straszne tortury, czasem kończące się egzekucją. W dyskusji na temat straszliwej sytuacji Kościoła w Korei Północnej wezmą udział moi znakomici goście. Miło mi przedstawić najpierw cieszącego się dużym autorytetem katolickiego eksperta w dziedzinie prawa, blisko współpracującego z kampanią jubileuszową, pana Tarika Radwana. Żadnej partii nie była tak wszechobejmująca jak w Korei Północnej. To straszny kraj, gdzie ludzi zamyka się w więzieniu za takie zbrodnie jak słuchanie zagranicznych radiostacji, zdradzanie jakichkolwiek oznak wiary, swobodne wyrażanie własnych uczuć lub własnych myśli.
Za to idzie się do więzienia. I nie tylko bezpośredni oskarżeni są skazywani, ale w obozach dla więźniów politycznych zamykani są ich krewni do trzeciego pokolenia. Te obozy dla więźniów politycznych są w istocie obozami śmierci, gdzie w straszliwych warunkach skazani poddawani są skrajnie wyniszczającej eksploatacji. Szacuje się, że od czasu powstania tych obozów życie straciło w nich około 2 milionów. Towarzyszy mu pani Susan Scholte, prezes Fundacji Forum Obrony. Chciałbym najpierw zwrócić się do pani Scholte z pytaniem dotyczącym tego kraju za kratami. Jaka jest ogólna sytuacja w dziedzinie praw człowieka w Korei Północnej? Według mojej opinii, a pracuję z północno-koreańskimi uchodźcami i azylantami od roku 1996, jest to najbardziej represyjny reżim we współczesnej historii i nie jest to tylko mój pogląd. Profesor Rammel napisał kilka lat temu książkę zatytułowaną Śmierć na zlecenie rządu, w której dokonał przeglądu reżimów totalitarnych. Napisał w niej: w czasach współczesnych w żadnym innym państwie kontrola jednego... Obywatele są poddani brutalnemu zniewoleniu przez komunistyczną dyktaturę Kim Jong-ila. Kim i jego władze nie cofają się przed niczym, by wykorzenić wszelkie idee inne niż ślepe uwielbienie dla samego dyktatora. Zastosowano wszelkie możliwe środki, aby wyeliminować jakiekolwiek wpływy chrześcijan. Jest to również kraj, który uporczywie rozwija technologię broni masowej zagłady. Korea Północna liczy około 21 milionów mieszkańców. Nie jest znana liczba wierzących chrześcijan. Szacuje się tylko, że protestantów jest około 10 tysięcy, a katolików 4 tysiące. Chrześcijanie pragnący zebrać się razem na modlitwę czy nabożeństwo w swoich domowych kościołach podejmują prawdziwe ryzyko utraty życia. Aczkolwiek istnieje oficjalny kościół katolicki w Pchenjanie, jednak w gruncie rzeczy